A więc cześć, siemanko, z tej strony Kapson, witam was bardzo sumat serdecznie w kolejnym odcinku. Jesteśmy dzisiaj z Kwaksem w tym odcinku pięknym w środę i gramy sobie w The Bridge'a. I chłop mnie trafił właśnie i gramy sobie właśnie tak ładnie. I Kwaks to jest mój jeden z fajniejszych widzów, w sensie każdego widza kocham w ogóle, lovekam was wszystkich, nie? Ale tak szczerze, Kwaks to jest mój super widz i gram sobie z nim często w gry komputerowe. I na przykład teraz mam jeden HP i zdobyłem punkta, ludzie. The Bridge polega na tym, żeby właśnie jakby przebiec do dziury waszego przeciwnika, jakkolwiek to brzmi źle, to po prostu macie przebiec do dziury waszego przeciwnika. Jest to bardzo fajna rzecz i mam dwa punkty teraz i gramy sobie coś takiego, że mamy do... Mogę teraz free challenge wykorzystać, ponieważ po pierwszej rundzie w sensie mamy jeden free challenge już na całą grę, więc trzeba go wykorzystać bardzo jakby mądrze. Ale jestem cepem, ale jestem cepem, ale jestem cepem, ale jestem cepem, naprawdę. O kurde, jestem największym cepem w tą grę. Co się stało właśnie przed chwilą? O, tutaj Kwaks zleci. Normalnie. Nie możemy mu pozwolić wejść do naszej dziury. Dobra, o to chodzi. Dobra. Dobra, jemy, jemy, jemy. Nie no, ale poleciał ze mną, dobra, to jest najważniejsze, dobra ludzie. I o to w skrócie chodzi w tej grze, żeby po prostu grać. I gramy sobie tutaj do trzech winów. Ja się, no, obaj spadliśmy, to się liczy. Kto wygra, ten jest koksem. Jak Kwaks wygra, to nagram z nim kolejny odcinek. Jak przegra, to się zobaczy, czy kolejny odcinek nagramy. Bo wtedy to nie jest takie totalnie pewne. Jest, jest. Co? Jak to? Ja byłem tam już! No ja wiem, ja tak miałem raz, jak z tobą grałem, tylko że ten, tylko że wtedy ty skoczyłeś do mnie. Co się stało? Stoi, stoi, stoi! I nie, 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 nie stał, kurde, dobra. Ale Free Challenge to jest bardzo fajna, takie fajne urozmaicenie, nie? I generalnie mam nadzieję, że się zatrzymasz. Zatrzymaj się, nie, Andrzej, Andrzej! Jest, dobra, free challenge wykorzystany i mam przekichane teraz, bo go głupio wykorzystałem. Bardzo somacz głupio, ale dobra, ciul z tym. Dobra, to żeby ci nie... No. Ja sobie to... Nie! Dobra, dobra, dobra. Czemu ja cię zabiłem wtedy? Nie? Po co ja cię zabiłem? Mogłem ci skoczyć do dziury, ale nie. Ja cię zabiłem. Jak profesjonalista, normalnie tak jak teraz. Ale refil tutaj daje całe HP, to jest bardzo fajne urozmaicenie i ginę. No. Bardzo ginę! Teraz... Oj, zginę. Jak się daje ten, jak masz 8 i zjesz, to ci daje 2 serduszka na plusie. To tylko cię leczy. Andrzej poleciał jak Adam Małysz normalnie. Jest! Krzyczy! Dobra, dobra. Ej, ludzie, jak ja wygram to, to będzie naprawdę coś pięknego. Bo już się zaczynam stresować, naprawdę. Ta gra jest totalnie taka. Albo trafię, albo nie trafię go. No i na przykład on mnie teraz trafił, a ja go teraz 2 razy. A, dobra, skacze. Dobra, 1-0. Dobra, ludzie, 1-0. Kwaks, dałem mu wygrać, nie żeby mu to nie było na pierwszą gierkę. I zaczynamy. Pierwszą oczywiście bez budowania, druga... O drugiej można użyć freeze challenge i... Dobra, zaczynamy. Zaczynamy. Oj, zbudowałem jeden blok, ale to ciul. Nie zmieniałem. Myślę, można bokiem budować na początku. Plus 1, ale nie zawsze. Wiecie, to jest... Leć, Kwaks. O, pięknie, razem polecieliśmy. Nie no, ta jest losowa. Ta pierwsza gierka jest trudna. Ale... Co jest? Ja widziałem, że ty masz miedź w ręce, a nie ten, a nie łuk. Nie wiem. Co się stało? Stanęło. Ale masz teraz w łeb. A ja mam teraz w łeb. O kurde, nie spadłem. Dobra, no to papa. Dobra, to teraz taktyka moja zadziałała na ciebie, pułapka. Teraz robię tak, o, i jestem głupi. I jestem do twojej dziury. Kurde, myślałem, że cię chociaż trafię. Ej, bo ty znowu to wygrasz. Dobra. Jeszcze mamy free challenge, to jest bardzo ważne, żeby pamiętać o tym. Free challenge. No nie. Dobra, ty możesz to wykorzystać potem, jak wygrasz kolejne gierki, ale dobra. Dobra, unfreeze, tak żebyś miał jeszcze szansę. Dobra, muszę wygrać raz, żeby wygrać ten odcinek i żeby było pog, więc będzie totalny pog, jak nie będę spadał. A ja mam na ciebie ten pomysł, dobra? O nie. I teraz mogę cię zrobić freeze'a. Shit! Shit! A nie, bo jeszcze jeden, poczekaj. O ty, Ezia. Nie, ej, to jest rzeczywiście chamskie bardzo. Tak być nie będzie. Oj, będzie, będzie. Ale ja ci powiedziałem, że masz stać w miejscu. I się nie udało. I teraz można sobie wykorzystać. Nie wykorzystasz go, dopiero pewnie jak będziesz w kryzysowej sytuacji. Andrzej, żeś teraz zwalił, naprawdę, totalnie Andrzej zwaliłeś.
Bo ja teraz robię tak o, tak o, tak o, tak o. Teraz robię tak o, tak o, tak o, tak o, tak o, tak o, dobra, tak o. I teraz robię tak o specjalnie, nie żebyś ty miał zawał normalnie. Też cię robię tak o, teraz cię zrzucam, żartowałem. Ja cię chciałem normalnie teraz po prostu strzelić, żebyś miał mało HP. Dać ci tak jakby, żebyś myślał, że wygrasz, mam pół HP i nie trafiłeś z łuku. Strzelam cię teraz, spadłeś bardzo ładnie. Wbiegam do ciebie i mnie wpychasz do dziury. Albo jednak mnie nie wpychasz do dziury. Co się dzieje w życiu kapłana? Dobra, teraz tym razem ty mnie tutaj, żebyś zamyślał, że jesteś jednak dobry w tą grę. I robię teraz tak o, tak o, teraz tu normalnie robię Paweł Jumper. Ja ci daję, tak myślę, żebyś tutaj mógł wygrać normalnie, ale jednak nie. Jednak nie. A jednak nie jem, żeby cię tutaj strollować. Teraz jem, teraz strzelam. I masz 15. Zabijam, teraz normalnie cię zabijam. Kurde. Musisz mnie odepchnąć chociaż z łapki. To też było wszystko przemyślane, że teraz cię zrzucił, albo zabił przynajmniej. No to też było przemyślane bardzo. Czemu ci nie dopchnęło na milion kratek? No nie! Bardzo źle! Tak, jak będę miał 3 gole, to sobie wykorzystał Freeza, oczywiście. Czemu pobiegłaś? Kurde, kurde, kurde! Jest do dupy bardzo, so much. Serdecznie. Mi się to nie podoba. Nie! Nie! Nein! Nie możesz tego wygrać. Ten odcinek ma już 20 minut, Jezus Maria. Strzelaj, ile ten odcinek będzie miał minut. Widzowie, strzelcie, ile ten odcinek będzie miał czasu. Po 1. Albo 22, o. Ale tak finalnie, tak finalnie. Po już po montażu. To z 24 minuty. No nie strzelaj. Po co ci to było? Po montażu. Po co ci to było? Że on spadnie mi nową strzałę. No, ty zmarnował strzałę. A, sam zmarnowałem swój mózg teraz. Nie użyłeś mózgu poprawnie, błąd. Tak, czemu się tu zatrzymałem? Nie! Przegrałem! Będzie kolejny odcinek z Kwaksem, zostawcie łapkę, pa.